Witam w programie Gdzie na weekend. Tym razem zabieram Was na przyrodniczą wyprawę w okolice Milicza. W powiecie minickim będę obserwować ptaki w parku krajobrazowym Dolina Baryczy. Wybiorę się na pieszą wycieczkę nad stawami milickimi i pokażę Wam też stado koników polskich. Poznam plany związane z odbudową kolejki wąskotorowej, a w Miliczu odwiedzę okazały Pałac Malsanów i ruiny zamku oraz Kościół Łaski. Wyjeżdżam z Wrocławia. Jadę w okolice Milicza, do parku krajobrazowego Dolina Baryczy. To 50 km na północ od stolicy Dolnego Śląska. Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym w Polsce. To idealne miejsce na piesze wyprawy, dlatego sporą część mojego czasu spędzę tu na wędrówce. Park zajmuje obszar o powierzchni 87 tysięcy hektarów. Utworzono go w 1996 roku po to, żeby zachować wartości krajobrazowe, przyrodnicze i historyczno-kulturowe. Wielkie kompleksy leśne i stawowe są naturalną ostoją zwierzyny leśnej i ptactwa. Dolina Baryczy to raj dla miłośników przyrody. Należy do najbardziej wartościowych ekosystemów Polski i Europy. To mekka podglądaczy ptaków, którzy licznie przybywają tu zwłaszcza w okresie wiosennych i jesiennych przelotów. Częścią parku krajobrazowego są stawy milickie. Pierwsze z nich w XIII wieku zbudowali cystersi. Dzisiaj są to największe w Europie stawy, w których hoduje się karpie. Stawy zajmują 8 tysięcy hektarów. Zbiorniki zasilane są przez rzekę Barycz i jej dopływy. Rocznie odławia się tutaj 2000 ton ryb. Oprócz karpi hoduje się też szczupaki, tołpygi, amury i liny. Ponad 100 malowniczych stawów przyciąga licznych turystów spragnionych kontaktu z przyrodą. Możecie się tutaj naprawdę zrelaksować i miło spędzić weekend. Stawy milickie są domem dla 260 gatunków ptaków. Może uda mi się zobaczyć chociaż kilka z nich. Dobrym miejscem do obserwacji jest wieża w Grabownicy. Dlaczego warto tutaj przyjechać i odwiedzić to miejsce? Nasz teren, pomimo tego, że jest położony blisko Wrocławia, jednak jest tutaj zarówno coś dla ornitologa, przyrodnika zajmującego się roślinkami, jak i także dla zwykłego turysty. Można zaobserwować ptactwo, jak i zwierzynę połową, a także można sobie w chwilach wolnych powędkować, czy też poprawiać inne formy aktywnej turystyki. Z 13,5-metrowej wieży można obserwować na kilku poziomach jeden z największych stawów Doliny Baryczy – staw Grabownica, który rozciąga się na ponad 300 hektarach. Możecie tu zobaczyć niespotykane gatunki ptaków – od licznych rodzajów kaczek, gęsi, czapli białych i szarych, łabędzi niemych czy krzykliwych, kormoranów, mew, aż po żurawie, błotniaki oraz bieliki. Na terenie stawów występuje duża bioróżnorodność flory i fauny. Bioróżnorodność jest to właśnie zachowanie tego naturalnego trybu hodowli. Jak wiadomo, w przyrodzie nie ma jednolitych monokultur. Zawsze występują gatunki w większych grupach. Tak samo i tutaj. Aby zachować tą bioróżnorodność, wprowadza się dodatkowe gatunki. Jeszcze nigdy nie widziałam tylu różnych gatunków dzikich ptaków, ale to nie koniec mojej przygody, bo umówiłam się na kolejne przyrodnicze spotkanie. Tym razem zobaczę konie, a raczej koniki, i to polskie. To bardzo wyjątkowa rasa. Koniki polskie to rasa koni długowiecznych, odpornych na choroby i trudne warunki utrzymania. Mają twarde kopyta, które pozwalają im pracować bez podkuwania. Dzikimi przodkami koników polskich są tarpany, podobne do odkrytych w Azji przez rosyjskiego badacza koni Przewalskiego.
Do końca XVII wieku zamieszkiwały lesiste obszary wschodniej Polski, Litwy i Prus. Koniki polskie to wyjątkowo wytrzymała rasa koni. Zgadza się. Jest to najbardziej prymitywna rasa koni w Polsce. Nazywają się koniki polskie. Mają typową pręgę i one nie wymagają właściwie żadnej opieki. One wymagają tylko sympatii ze strony człowieka, żeby pozwolił im żyć. I tutaj, w tym środowisku milickim, dzięki nadleśnictwu, dzięki ludziom tutaj mieszkającym, te konie znalazły rzeczywiście piękną ostoję. One bytują na 200-300 hektarach i mnożą się również bez pomocy ludzkiej, nie potrzebują być dokarmiane. Z uwagi na to, że są odporne na wszelkiego rodzaju choroby, to jest bank genów na przyszłe lata dla koni szlachetnych, ponieważ uszlachetnione konie wymagają czasami dopływu krwi bardziej prymitywnych, żeby wytrzymały te warunki, w jakich żyją. Koniki polskie doskonale nadają się do hipoterapii, czyli rehabilitacji osób niepełnosprawnych za pomocą jazdy konnej. One na drugi dzień po zabraniu stąd idą, pięknie, ładnie się zachowują. Dzieci, jak na koniku się znajdują, są wyżej postawione, czują się pewniej, zadowolone, czują się takie dowartościowane. I naprawdę są wspaniałe wyniki. Od ilu się zaczęło koni i jak długo pan je hoduje? Trzeba mieć około 10 lat, w tej chwili jest około 50. No codziennie się coś rodzi, więc nie będę podawał dokładnej cyfry, ale są to przesympatyczne konie. Idą na cały kraj na hipoterapię, na wymianę dla innych kolegów. Leśnicy bardzo sobie cenią, miejscowi już mają też niektórzy małe statka ode mnie. Także ja jestem zadowolony, konie są zadowolone i społeczeństwo jest zadowolone. To jest najistotniejsze. Tu można usłyszeć ciszę. Jak ktoś mówi, że tu jest cicho i słyszę tą ciszę, to ja rozumiem, że on tu odpoczywa. Przez lata w Miliczu funkcjonowała kolej wąskotorowa. Została niestety zlikwidowana. Już wkrótce rozpocznie się jej odbudowa, połączona z wytyczeniem nowych tras rowerowych. Chcemy, żeby właśnie tutaj z Słowa Milickiego, dawnym torowiskiem, szła ścieżka rowerowa z całą infrastrukturą turystyczną, a od Milicza przez Stawy do Grabownicy, to jest około 20 km, byśmy otworzyli tory wąskotorowe. Kiedy planujecie rozpocząć budowę? Na dniach składamy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego. Mamy szansę na to, że te pieniądze otrzymamy, dlatego że są zapewnienia, że do tej pory ta część województwa dolnośląskiego była niedoinwestowana turystycznie. Wyobrażacie sobie lekcje w pałacu? Uczniowie zespołu szkół leśnych uczą się właśnie w takim miejscu. Ich szkoła znajduje się w XVIII-wiecznym pałacu Malcanu. To jednocześnie jeden z najciekawszych zabytków Milicza. Aż im zazdroszczę. Jaka jest historia tego miejsca? Pałac został wybudowany w 1798 roku. Na miejscu starego browaru zamkowego. Ponieważ zamek się spalił i właściciele pałacu i całego tutaj terenu i pałacu z zamkiem i parku wybudowali nową siedzibę i musieli się po prostu stamtąd przenieść. Pałac zbudowany jest w stylu neoklasycznym. Otacza go park angielski, czyli krajobrazowy. Pałac został zaprojektowany przez Karla Gottfrieda Geislera, natomiast park przez budowniczego Schatzla. Park był podzielony na dwie części, tu mamy taką część bardziej uporządkowaną, natomiast pałac był otoczony parkiem w stylu takim bardziej naturalnym. Znajdowała się tutaj wyspa ze świątynką, były chatki w takim stylu romantycznym, ze słomianym dachem, były pagórki. To wszystko było podporządkowane takiemu stylowi romantycznemu. Była aleja topolowa, która wiodła nad samą barycz. W tej chwili większość tych rzeczy nie istnieje. Zachował się mostek drewniany, zachował się mostek kamienny po drugiej stronie pałacu. Obok pałacu znajdują się ruiny zamku, który powstał jako siedziba biskupstwa wrocławskiego książąt oleśnickich. Został wybudowany na przełomie XIII-XIV wieku, ale wiadomo, że zanim on powstał, był na pewno tutaj grudek drewniany, był on otoczony fosą i palisadą.
podczas badań archeologicznych wykonywanych przez panią Justynę Kolendę z Polskiej Akademii Nauk okazało się, że na pewno tak jest, czyli są elementy drewniane pod zamkiem. Najciekawsze w zamku jest to, że zachowały się najstarsze elementy, czyli sam pałac biskupi, główna bryła samego pałacu biskupiego. Z przebudowaną później aulą w stylu późnogotyckim, z pozostałościami po piecu, po oknach, po wykuszach. W tej chwili zamek nie wygląda dobrze, ale są plany jego zagospodarowania. Jakie? Zamek ma zostać przywrócony może nie do świetności, ale przywrócony mieszkańcom. W tym miejscu ma powstać Muzeum Ziemi Milickiej. W Miliczu chcę odwiedzić jeszcze jedno miejsce. Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. To jeden z 6 tak zwanych kościołów łaski w Polsce. Pierwotnie był to kościół protestancki pod wezwaniem świętego Krzyża. Powstał w 1709 roku. Było to ustępstwo cesarza dla śląskich ewangelików. Jego budowę sfinansował hrabia Maltzan. Architektem i budowniczym był Gottfried Hoffmann z Oleśnicy. Kościół ma konstrukcję szachulcową, wzniesioną na planie krzyża. Wieża początkowo miała 59 metrów wysokości, ale w obawie przed runięciem w 1789 roku została skrócona o 12 metrów. Nie wiem jak Was, ale mnie urzekła milicka przyroda. Oglądajcie program Gdzie na weekend i bądźcie ze mną podczas kolejnej wyprawy.